Cześć kochani, jestem Ala Izabel i dzisiaj porozmawiamy o książce Czerwona Paśń od Wiktorii Korzeniewskiej, czyli dziewczyny, którą możecie znaleźć na Instagramie jako Slavic Book, która robi naprawdę niesamowite zdjęcia, które pokazują słowiańskość w XXI wieku i znajdywanie magii w takich najmniejszych rzeczach. Jej zdjęcia są niesamowicie klimatyczne i piękne, także bardzo Wam polecam jej profil. Mam nadzieję, że go już znacie, a jeżeli nie, to serdecznie Was tam zapraszam. A ja już nie przedłużając, opowiem Wam kilka słów na temat tego, co uważam na temat jej najnowszej i pierwszej zresztą książki. Uważam, że nie jestem w stanie Was lepiej wprowadzić do tej książki i opowiedzieć Wam mniej więcej, nie spoilerując, o czym ona jest, niż zrobiła to autorka na tylnej okładce, dlatego stwierdziłam, że posłużę się tutaj słowami Wiktorii i po prostu Wam przeczytam, co ona sama to napisała. W pewnej wiosce był obyczaj. Obowiązywał w czasach, kiedy jeszcze słyszano w lesie klaskanie, w południe unikano wychodzenia w pole, a kobiety szeptały o wilku, który uśmiechał się jak człowiek. Każdego roku, pierwszego dnia lata, wieś wspólnie wybierała jedną dziewczynkę. Nie najładniejszą, nie najzdolniejszą. Wybór zawsze padał na najbrzydszą w wiosce, taką, której nikt nie chciał, nawet jej rodzice. Ubierano ją w czerwoną pelerynę, aby była dobrze widoczna, i wysyłano do lasu. I tak na przestrzeni lat dziesiątki czerwonych kapturków wędrowały tam, gdzie czekała na nie ta. Najprościej byłoby powiedzieć, że książka ta opowiada historię czerwonego kapturka. Albo czerwonych kapturków. Ale to nie jest do końca prawda. Książka w teorii opowiada historię rzeczywiście Gretel, czyli dziewczynki, która właśnie na początku tego lata została wysłana do lasu przez mieszkańców swojej wioski, przez swoich rodziców, przez wszystkich ludzi, których znała od urodzenia. Chociaż nie jest to dla niej nic zadziwiającego. Ona od zawsze się domyślała, że tak to się skończy. Ale oprócz tego mamy tutaj historię naprawdę wielu postaci. Historię miejsca, historię lasu, tego, co działo się kiedyś, tego, co doprowadziło do tego momentu, skąd tak naprawdę wzięła się historia tej i kim jest wilk. Wątków, które tutaj znajdujemy, jest naprawdę sporo. Ale nie sama w sobie historia właściwie jest tutaj najważniejsza i taka najbardziej warta zapamiętania. Chociaż moim zdaniem jest bardzo interesująca, jak wiecie, ja mam jakby słabość do takich rzeczy. Najważniejsze jest to, że ta książka ma naprawdę niesamowity klimat. To jest coś na pograniczu baśni i mitu. Wymieszania tych historii, które znamy będąc dzieckiem. Tych historii, które opowiadali sobie nasi przodkowie. Jest naprawdę niesamowicie dobrze napisanym i dobrze skonstruowanym miksem, że tak to jest nazwę, rzeczy tajemniczych, niezrozumiałych dla nas. To jest książka bardzo na pograniczu. Na pograniczu tajemnicy, horroru, trochę dramaturgii, trochę takiej romantyczności. Naprawdę uważam, że ta książka jest czymś niesamowicie świetnym i bardzo podziwiam Wiktorię, że była w stanie skonstruować coś takiego, skonstruować postaci, które są tak żywe, tak charakterne, tak silne, ciekawe i przerażające jednocześnie. Mam wrażenie, że w tej książce tak naprawdę nic nie jest tylko czarne albo białe. Że nie tylko mamy tutaj wiele odcieni szarości, ale też chodzi mi o to, że historie postaci przedstawionych w tej książce przedstawiają nam to, że wszystko, co dzieje się na świecie, wszystkie mity, wszystkie legendy, wszystkie pogłoski, wszystkie stworzenia ma jakąś swoją historię. Historię, która doprowadziła właśnie do tego momentu, do tego, co wiemy na ich temat. I wydaje mi się też, że ta książka jest naprawdę świetną, jakby, może nie powiedziałabym metaforą życia, ale pokazuje naprawdę takie mądre elementy, które tak naprawdę w życiu są istotne. Wydaje mi się, że jest tutaj naprawdę dużo takich przemyśleń, których moglibyśmy oczekiwać od takiej szeptuchy, od wioskowej, mądrej baby. Mam wrażenie naprawdę, jakby ta książka była napisana przez właśnie taką kobietę, która spędziła życie po prostu pośród tych wszystkich mitów, pośród legend, baśni, słuchając lasu i słuchając jego historii. Wszystko w tej książce jest bardzo żywe. Bardzo żywe, bardzo, bardzo stare.
mające właśnie jakąś swoją historię, którą powinniśmy zgłębić. I to jest naprawdę, wydaje mi się, jej najlepszy właśnie atut, to, że wszystko jest tutaj tak bardzo nacechowane życiem, historią, wzlotami, upadkami, dobrem, złem. I właśnie to, że ta książka ma taki niesamowity klimat. Naprawdę, jakby czytając tę książkę, ma się wrażenie, że się po prostu weszło do ciemnego lasu i słuchało tego, co opowiadają drzewa i wiatr i wszystkie dźwięki, które nam towarzyszą w lesie. Ja wiem, to się może wydawać bardzo dziwne, ale jak przeczytacie tę książkę, to będziecie wiedzieli, o co mi chodzi. Naprawdę wrażenia podczas jej czytania są niezapomniane i ja uważam, że to jest naprawdę po prostu odkrycie tego roku. Ta książka ma tylko i wyłącznie jakieś 150 stron, także czyta się ją bardzo łatwo, bardzo, bardzo szybko, ale jest napisana w bardzo taki charakterystyczny i klimatyczny sposób, takim bardzo nacechowanym językiem. Myślę, że to jest książka, o której za dużo nie można powiedzieć, przede wszystkim dlatego, że po prostu jest ona dość krótka i jakby wszystko, co się tutaj powie, może doprowadzić do spoilera, a to jest książka, którą naprawdę nie warto spoilerować komuś. Dlatego chciałam wam tylko dać znać, że jeżeli właśnie lubicie książki, które są tak klimatyczne, które są trochę mroczne, takie z elementami horroru, trochę drastyczne, wywołujące taki dreszczyk niepokoju, to myślę, że to jest definitywnie książka idealna dla was, a już szczególnie podczas tego, co teraz się dzieje na dworze, czyli jest szaro i nieładnie, to myślę, że ta książka bardzo wam się spodoba. A ja już nie przedłużam i dziękuję wam bardzo za obejrzenie i do zobaczenia niedługo. Pamiętajcie, żeby koniecznie dać znać, czy przeczytaliście tę książkę albo macie zamiar po nią sięgnąć. Jeżeli tak, to z wielką chęcią porozmawiam z wami na jej temat. Także dzięki bardzo i do zobaczenia niedługo. Pa!